Bogu niech będą dzięki za to, że mogę stanąć dzisiaj przed wami z tym poselstwem. Bardzo się cieszę, że przypada to w Dzień Rodziny Chrześcijańskiej. I to dzisiejsze kazanie zatytułowałem Rodzina obrazem Boga. Może w jakimś serialu tak, może na filmie. Ale wielu z was może powiedzieć, moja rodzina? Ojciec pił. Może bił? Matka nie miała dla mnie czasu. Pracowała całymi dniami. Ktoś inny powie, doświadczyłem poniżenia w domu. Byłem zmuszany do jakichś rzeczy. Może są wśród nas także ci, którzy doświadczyli molestowania. Rodzina obrazem Boga? Zobaczcie, że odczuwamy ten brak. Że jeżeli nie jesteśmy dla naszych rodziców ważni, akceptowani, to to rzutuje na całe nasze życie. Każdy z nas w swoim sercu ma pragnienie od urodzenia, żeby być ważnym, żeby być akceptowanym tylko za to, że jesteśmy. Jeśli w naszym domu rodzinnym nie doświadczyliśmy tego, że jesteśmy ważni, że jesteśmy akceptowani, Słowo Boże daje nam wspaniałe zapewnienie. Otwórzmy Psalm 27. Znajdujemy tam wspaniałe zapewnienie o Bożej miłości, która przekracza ludzkie wyobrażenie i ludzkie możliwości bardzo często. Psalm 27, rozdział, 27 psalm, werset 10, w którym czytamy: choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Cała Biblia mówi o tym, że Bóg jest miłością. Ale w sposób szczególny ta prawda wyrażona została wprost w pierwszym liście Jana. Otwórzmy go teraz na rozdziale 4. Pierwszy list Jana, rozdział 4 i wersety od 8 do 11. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Bóg jest miłością i najpełniej ta miłość wyraziła się w tym, że Jezus Chrystus stał się jednym z nas, że przyjął ludzkie ciało, że doświadczał głodu, cierpienia, ale też radości bycia w rodzinie, radości bycia z innymi ludźmi. W książce Droga do Chrystusa znajdujemy następujący fragment. Bóg połączył nasze serca z sobą niezliczonymi dowodami swej miłości okazanymi na niebie i ziemi. Pragnie się nam objawić przez dzieła przyrody i przez najgłębsze, najdelikatniejsze uczucia dostępne sercu ludzkiemu. Ja osobiście właśnie w życiu rodzinnym najpełniej przekonałem się o głębokich uczuciach. Przywiązaniu, miłości, radości z tego, jak małe dziecko przychodzi na świat, rośnie, zadaje pytania, czasem trudne. Nie zawsze o tym myślałem, żeby mieć rodzinę, a jednak Bogu dziękuję za to, że mogę służyć mojemu domowi, ale mogę też służyć Bogu i Kościołowi, chociażby stając tu dzisiaj przed wami. Bogu niech będą dzięki za to, że dał mi doświadczyć najgłębszych uczuć, uczucia miłości właśnie w życiu rodzinnym. I chciałbym, żebyśmy teraz zastanowili się właśnie nad Bożą miłością, nad miłością Boga jako Ojca.
Ponieważ chciałbym wam powiedzieć dzisiaj, że taki, jaki jest mój obraz Boga, takim jestem rodzicem. Jaki jest mój obraz Boga, takim jestem rodzicem. Każdy z nas ma różne momenty w życiu, szczególnie jako rodzic, nawet jeśli nie mamy swoich dzieci, być może wobec dzieci, które mamy tutaj w zborze, ale zastanówmy się, co w naszym podejściu przeważa. Czy nasze dzieci częściej słyszą z naszych ust: nie wolno, jak ty wyglądasz, co żeś znowu zrobił, ile można cię słuchać? Czy to przeważa? Czy może przeważają takie słowa jak: szanuję twój wybór, zawsze możesz na mnie liczyć, słucham cię? Czy przeważa styl nakazowy, autorytarny? Czy przeważa w naszym kontakcie z dziećmi, i małymi, i dużymi, otwarcie na ich problemy i potrzeby? I nie głoszę tutaj współczesnej psychologii, ale chciałbym wam pokazać na kilku przykładach, że Biblia o tym mówi, że Bóg jest właśnie takim kochającym ojcem. Przede wszystkim Bóg daje wybór. Od samego początku, już w ogrodzie Eden, widzimy, że Bóg daje pierwszym rodzicom wolną wolę. Bóg nie chce być kochany z automatu. Bóg nie chce naszej miłości zaprogramowanej, ale on pragnie naszej miłości, która wypływa z naszego wolnego wyboru. Bóg jest Bogiem, który daje wybór. Jak czytamy dalej, kładzie przed człowiekiem błogosławieństwo albo przekleństwo. Ale to do nas należy wybór, którą z dróg pójdziemy. Bóg daje nam wolność, także jeśli chodzi o to, w jaki sposób i że w ogóle pragniemy oddawać Mu chwałę. Bo zobaczcie, a myślę, że szczególnie w naszej społeczności, która tak ceni sobie proroctwa biblijne, nie muszę wspominać, od kogo pochodzi zmuszanie do praktyk religijnych. Czytamy o tym szczególnie w Księdze Apokalipsy, którą niedawno studiowaliśmy, że jeśli zmuszamy, to może przyjmować różne formy, zmuszamy nasze dzieci do określonych praktyk religijnych, chociaż może sami jesteśmy do nich przekonani, to czy zmuszanie jest odzwierciedleniem tego, w jaki sposób Bóg postępuje z nami? Bóg daje nam wybór. Jeśli mamy taki obraz Boga, tym łatwiej będzie nam uszanować wybór naszych dzieci. Bo jaki mamy obraz Boga, takim jesteśmy rodzicami. Bóg dotrzymuje obietnic. Otwórzmy Księgę Izajasza na rozdziale 55 i wersecie 11. Izajasz, rozdział 55, werset 11. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Cała Biblia jest dowodem Bożej konsekwencji. Jeśli Bóg obiecuje, jeśli Bóg planuje, objawia nam pewne przeznaczenie, tak się stanie. Jeśli spojrzymy na to, że Bóg jest konsekwentny, tym łatwiej będzie nam być konsekwentnymi rodzicami. Gdy słyszę określenie "trzeba być konsekwentnym w życiu rodzinnym", to najczęściej przychodzi na myśl konsekwencja w egzekwowaniu pewnych kar, czy konsekwencja takie bycie surowym wobec swojego dziecka. Ale zobaczmy na to z innej strony, właśnie wpatrując się w obraz Boga, który mamy w Biblii, że Bóg jest Bogiem konsekwentnym. I tutaj historia z życia mojej żony. Kiedy była małą dziewczynką, wyprosiła u swojej mamy, żeby poszły kupić lalkę.
szły i zobaczyła w witrynie, przez witrynę sklepową taką lalkę, która jej się spodobała, ale jej mama powiedziała: poczekaj, Joasiu, przejdźmy jeszcze przez całe miasto i zobaczysz inne lalki. Być może inna spodoba ci się bardziej, ale jeśli uznasz, że ta jest tą najlepszą lalką, wrócimy tutaj i ją kupimy. Przeszły przez całe miasto i zgadnijcie, co się stało dalej. Joasia powiedziała, że właśnie ta lalka, którą sobie wypatrzyła na samym początku, podoba jej się najbardziej. W związku z tym, chociaż może nie było to mamie na rękę, być może ta pierwsza lalka nie była najtańszą lalką, ale wróciły do tego miejsca, żeby właśnie tą kupić. I to jest dla mnie wspaniały przykład tego, że rodzic też nie powinien rzucać słów na wiatr. Jeśli mówię, zrobimy coś później, zrobimy coś w określony sposób i daję to słowo, to przykład Boga, który mam zostawiony w Biblii, o którym wielokrotnie czytam, powinien być dla mnie zachętą do tego, żeby jeśli mówię coś swojemu dziecku, rzeczywiście potem to spełnić. Bo my jako dzieci Boga tego właśnie doświadczamy z Jego strony. Jeśli On nam coś obiecał, to nam to potem daje. Bóg dotrzymuje obietnic. Myślę, że bardzo trudną sprawą dzisiaj, gdy i mama, i tata są w pracy, gdy jest wiele zajęć, jest kwestia wolnego czasu. Czasu, który spędzamy z naszymi dziećmi. Dzisiaj na szkole sobotniej poprosiłem w grupie, żeby każdy, kto chce, powiedział o tym, za co najbardziej jest wdzięczny swoim rodzicom. I wszystkie trzy głosy, które się pojawiły, miały jeden wspólny mianownik, że jesteśmy najbardziej wdzięczni naszym rodzicom za to, że mieli dla nas czas. Za to, że chcieli z nami być, wymyślać zabawy, kiedy przychodził czas urodzin, kiedy były wakacje, a może na co dzień, kiedy przychodziliśmy ze szkoły, mogliśmy rodzicom powiedzieć o naszych problemach. To takie ludzkie, zwyczajne, bliskie każdemu z nas. Ale zobaczmy, jaki jest nasz Bóg. Bóg jest Ojcem, który zawsze ma dla nas czas. Czy kiedykolwiek doświadczyliśmy tego, że przychodząc w modlitwie mieliśmy taki opór, że Bóg nam mówił: nie mam teraz dla ciebie czasu, żeby cię wysłuchać? To jest niemożliwe. Bóg jest Bogiem, który zawsze ma czas dla swoich dzieci. Jest kochającym Ojcem, dla którego nigdy nie jest za późno, który nigdy nie jest tak zmęczony, żeby nie mógł nas wysłuchać. Nie znaczy to, że da nam wszystko to, o co prosimy, ale na pewno, i to daje nam wielki pokój, na pewno nas wysłucha. Bóg ma zawsze dla nas czas i nas wysłuchuje. A jeśli mamy taki obraz Boga, to tym łatwiej będzie nam właśnie takimi być rodzicami wobec naszych dzieci. Jako lud Boży mamy szczególne umiłowanie dla Bożych przykazań. Ale zauważmy, że dając przykazania albo dając poselstwa przez proroków, Bóg jest transparentny dla człowieka. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Bóg, jak czytamy całą Biblię, nie było takiej sytuacji, w której Bóg zrobił coś z zaskoczenia dla człowieka. Bo Bóg jest transparentny, ustala zasady, których potem się trzyma. Dał nam przykazania, przykazania są dla nas wskazówką. Dał proroctwa, dał zapowiedzi, Jego zamysły wobec ludzi zawsze były jasne. Chociaż żaden z nas, żaden z ludzi nie jest w stanie przeniknąć Bożych myśli, Bożych decyzji, powodów tych decyzji, to jednak to, co jest dla nas ważne w życiu, Bóg objawia wprost, dając przykazania, dając poselstwa przez proroków. Jeśli spojrzymy na ten obraz Boga, to też jest dla nas wskazówka do tego, w jaki sposób postępować z naszymi dziećmi. Żeby nasze decyzje wobec nich nie były decyzjami z kaprysu, ale żebyśmy mogli powiedzieć: ustaliliśmy pewne zasady i do tych zasad się stosujemy w naszym domu. Nie tylko ja jako rodzic je ogłaszam, ale ogłaszam je po to, żeby
dały nam bezpieczeństwo, dały nam wzajemny szacunek, zrozumienie. Po to są te zasady. I tak jak Bóg dał je dla nas, dla swoich dzieci, tak samo jest to wskazówka w naszym życiu rodzinnym. Żeby tak jak Bóg z Izraelem zawierał przymierze, zawierał umowy, tak samo i my wobec, z naszymi dziećmi. Im są starsze, pewnie tym bardziej świadomie możemy to robić. Ale żebyśmy też mogli się umawiać. Dlaczego? Bo tak Bóg postępuje z nami. Otwórzmy list do Filipian. Na rozdziale drugim. Drugi list do Filipian. List do Filipian, rozdział drugi. Wersety od 5 do 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Ten fragment często przytaczamy, który jest, ten fragment też nam pokazuje najwspanialszy obraz Bożej miłości, Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Ale co z tego obrazu Boga możemy wyciągnąć dla siebie i naszego życia, naszego postępowania z dziećmi, naszego życia jako rodziców? Otóż Bóg zszedł do nas na podłogę. Tak samo my możemy wobec naszych dzieci wejść w ich świat. Bo czasami jest tak, że nie mamy czasu, mówimy, idź się pobaw. I nieważne, ile nasze dziecko ma lat. Ono sobie wtedy na podłodze układa puzzle, układa klocki. Starsze dzieci być może idą do swojego pokoju, grają w gry komputerowe, robią coś ze swoimi znajomymi, spotykają się, rozmawiają. Czy jesteśmy gotowi zejść na podłogę, jeśli mamy małe dzieci, i razem z nimi poukładać puzzle, razem z nimi zrobić wieżę z klocków, podejść do ich komputera i zapytać, w co grasz, na czym polega ta gra? Naucz mnie tej gry. Wejść w świat dziecka. Bo właśnie więź między dzieckiem a rodzicem najbardziej bierze się ze współdziałania. Z tego, że wspólnie robimy coś razem. Jeżeli dziecko widzi, że ja schodzę do niego, interesuję się jego sprawami, choćby te sprawy nie były dla mnie aż tak bardzo interesujące, to to uniżenie, które nam się jako rodzicom, osobom dorosłym, nie musimy być nawet rodzicami, wystarczy, że jesteśmy dorośli. Czasami coś nas blokuje przed tym, żebyśmy zeszli do tego dziecka i zainteresowali się, jakie ono tam ma zabawki, jaki helikopter przyniosło, jaki ludzik tam siedzi. To może brzmi banalnie, ale zobaczcie, że Bóg tak właśnie zrobił wobec nas, swoich dzieci. Żeby zrozumieć, kim my jesteśmy, co przeżywamy, wyparł się samego siebie. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Uniżył samego siebie. To jest też zachęta dla nas, żebyśmy w naszym postępowaniu wobec tych młodszych też potrafili wejść w ich świat. I ostatni punkt tego, jakim Bóg jest rodzicem, jak nam się objawiał. To Bóg, który chce naszego rozwoju. Otwórzmy list do Hebrajczyków. Na rozdziale 12. Hebrajczyków 12:6. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Po tym wszystkim, co powiedziałem o tej bliskości, zrozumieniu wobec dziecka, nagle fragment o chłostaniu.
Czy mamy wprost zastosować ten fragment biblijny, by chłostać naszych synów albo córki? Myślę, że ten fragment nie jest o wymierzaniu kar. Tylko ten fragment pokazuje nam Boga, który chce, abyśmy w Jego wspierającej obecności przeżyli całe spektrum doświadczeń i emocji. Bo jeżeli zatrzymamy się w jednym miejscu, jeżeli nie będziemy mieli odwagi, tak jak małe dziecko, zrobić krok naprzód, to może nigdy się nie nauczymy. A Bóg nam na to pozwala. Bóg nam pozwala na to, żebyśmy doświadczali również tych trudnych okoliczności. O, przypomnijcie sobie siebie samych, jak byliście dziećmi, albo siebie samych, jak byliście rodzicami wobec swoich małych dzieci. Że pozwalacie na to, żeby dziecko również doświadczało trudnych okoliczności. Czasami te trudne okoliczności, podam przykład z tego tygodnia, moja Marysia, 2-letnia, niespełna, próbuje sobie, tak jak starsza siostra, już 5-letnia, zakładać sama buty. No nie wychodzi jej to jeszcze tak dobrze, jak powinna, ale próbuje. Złości się, jak nie może założyć i w pewnym momencie mówi: tata, pomóż. Dla niej to jest w tym momencie trudna okoliczność. Wydaje się taka dla nas oczywista, jak zakładanie butów. Dla 2-latka zakładanie butów nie jest taką prostą sytuacją. I ja w tym widzę obraz Boga. Obraz Boga, który jest takim naszym tatą i widzi, jak my sobie z różnymi rzeczami nie potrafimy poradzić, i chce tego, żebyśmy w pewnym momencie powiedzieli: tata, pomóż. I dlatego uważam, że rodzina jest obrazem Boga, bo doświadczając tych różnych wydarzeń, emocji, spotkań z naszymi dziećmi, uczymy się tego, jaki jest Bóg. I patrząc potem na różne fragmenty biblijne, zupełnie inaczej zaczynamy Go postrzegać. A jaki mamy obraz Boga, takimi my będziemy dla naszych dzieci. To, co mówi Biblia o Bożym postępowaniu wobec nas, o tym, że Bóg nam daje wybór, że dotrzymuje obietnic, że ma zawsze dla nas czas, że uniżył się dla nas, chce naszego rozwoju. Czy doświadczamy tego na co dzień i czy jesteśmy wdzięczni naszemu Tacie Niebieskiemu za to, że ma dla nas zawsze czas, że uniżył się dla nas? Czy doceniamy to i odczuwamy? Rozmawiałem kiedyś z moim przyjacielem, być może będzie potem słuchał tego kazania, pozdrawiam cię, Marek. Marek był 9 lat księdzem katolickim i mówi, że kiedy doświadcza jeszcze teraz czasami takiej duchowej ciemności, takiej pustyni duchowej, to mówi, że wtedy to, co mu najbardziej pomaga, to przypomnieć sobie, że Bóg jest jego kochającym ojcem. Nie jest ojcem, który za każde najdrobniejsze przewinienie wyrzuci go za drzwi i powie: nie wraca już nigdy więcej. Tylko Bogiem, który, ojcem, który z cierpliwością patrzy na niego i mówi: Mareczku, jestem. Mariusz, jestem. Marcin, Iwona, Ania, Lidia, jestem przy tobie. Nie musisz się bać. Doświadczamy właśnie tej Bożej miłości szczególnie wtedy, kiedy nasze drogi odejdą od tych Bożych standardów. Bo z tej wspaniałej przypowieści o synu marnotrawnym widzimy też Boga, który czeka na nas. Ale to nie jest Bóg, który czeka na progu i mówi: no widzisz, fajnie było tam z tymi świniami jeść? Dobrze było ci? Teraz zaczniesz pracować, zobaczysz. Czy taki jest Bóg z przypowieści o synu marnotrawnym? Nie, to jest Bóg, który przygotowuje szatę, który przygotowuje ucztę, bo tak się cieszy, że jego dziecko wróciło do niego. Bóg go kocha i tak samo kocha każdego z nas. Przypomina mi się jeszcze jedna rozmowa ze znajomym, z którym pracuję na co dzień, który powiedział, że on ma już nastoletnich synów, więc jeśli chodzi o bycie ojcem, to może powiedzieć trochę więcej niż ja. Usłyszał gdzieś albo przeczytał taką wskazówkę, że właśnie kiedy przychodzą takie najtrudniejsze momenty w życiu rodzinnym, kiedy krzyczymy na siebie,
jest ciężko, dziecko zamyka się w pokoju, to co wtedy należy zrobić? I mówi, że bardzo przejęła go taka wskazówka, żeby kiedy emocje już opadną, iść do tego dziecka, zapukać do jego drzwi, usiąść z nim i go przytulić. Właśnie wtedy, kiedy było najbardziej niegrzeczne, żeby doświadczyło, że rodzic go akceptuje takim, jakim jest. I nawet jeśli popełnia błąd, to zawsze może liczyć na to, że jego ojciec, jego matka są blisko niego i go nie zostawią. Nawet jeśli dokona najgłupszych życiowych wyborów, to może przyjść i napłakać w kołnierz, przytulić się. I nawet jeśli w naszych historiach rodzinnych nie doświadczyliśmy w pełni szacunku, poświęconego czasu, zrozumienia, to bycie w rodzinie Bożej daje nam tą wspaniałą obietnicę, że takim Bogiem, którego miłość przewyższa miłość wszystkich rodziców, że takiego mamy Boga właśnie. Takim On jest. Tydzień temu, kiedy byłem w Kaliszu, podczas kazania pojawiła się taka myśl, że inni zobaczą takiego Jezusa, jakiego im pokażemy. I myślę, że właśnie w życiu rodzinnym, w tym najważniejszym polu misyjnym, jak usłyszeliśmy przed chwilą, tam mamy tą szczególną okazję, żeby pokazywać, jaki jest Jezus. Jezus, który miał czas, Jezus, który nie odrzucał, Jezus, który postępował zgodnie z zasadami, które były ustalone wcześniej i zawsze był pod tym względem transparentny. Mam takie marzenie, podzielę się z wami, żeby nasza społeczność była znana z tego, że są w niej najbardziej kochające się rodziny. Możemy być znani z różnych rzeczy. Różne grupy religijne są z różnych rzeczy znani. Jedni chodzą po domach, inni mają z duchownymi problemy różne, ale chciałbym, żebyśmy my byli taką społecznością, która nie tylko mówi o tym, że chcemy odzwierciedlać charakter Jezusa Chrystusa. Ta myśl się często pojawia. To jest nasze powołanie. Ale zobaczmy właśnie na ten ojcowski charakter Boga. I ten charakter chciejmy pokazywać innym. Być może dzisiejszy piknik, który nas czeka, będzie okazją do tego, żeby było fajnie. Ale za dwa dni będzie poniedziałek, kiedy wrócimy do pracy, do przedszkola, do szkoły, na studia. Wrócimy do domu, wejdziemy znowu w tą szarość, w tą codzienność. Czy wtedy będziemy gotowi odzwierciedlać cechy Bożego charakteru? Zachęcam do każdego z nas, by spojrzał na te fragmenty biblijne jeszcze raz, bo jaki mamy obraz Boga, takimi będziemy wobec naszych bliskich, wobec naszych dzieci, wobec naszych małżonków. Dużo mówiłem o relacji rodziców z dziećmi, ale jeszcze dla małżonków, a szczególnie dla mężów mam jedną wskazówkę, bo mam w tym roku takie postanowienie, żeby przeczytać całą Biblię i niedawno byłem na przypowieściach Salomona. Otwórzmy sobie właśnie przypowieści Salomona, Księgę Przysłów na ostatnim rozdziale, 31, gdzie jest pochwała dzielnej kobiety. Przypowieści Salomona 31, wersety 28-29. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc: jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zachęcam każdego, kto ma żonę, a nawet jak nie ma żony, to może ma mamę. I jutro będzie okazja, żeby zadzwonić i powiedzieć te słowa. Jest wiele dzielnych kobiet, z wiele dobrych matek, ale ty przewyższasz wszystkie. W naszych rozważaniach o Bożej miłości chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze przywołali jeden obraz. My go zapewne nie pamiętamy z własnych doświadczeń, ale może widzieliśmy gdzieś w pobliżu. Obraz dziecka, które jest karmione przez matkę piersią.
jak jest wtedy spokojny. Jak ile jest błogości w jego spojrzeniu. Czasem te oczy są takie zamknięte. Dziecko jest uspokojone, ma wszystko, czego potrzebuje. Bezwarunkową akceptację, ciepło, jedzenie. Wszystko, czego potrzeba. I taki jest Bóg wobec nas. A my jesteśmy tymi dziećmi przy piersi. I to nie ja wymyśliłem. To Dawid zapisał. Psalm 131:2. Otwórzmy na koniec jeszcze Księgę Psalmów, by przekonać się o tym, że ta Boża miłość wobec nas jest jak ta miłość matki wobec swojego dziecka, które karmi. Psalm 131:2. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Amen.